każdy sposób jest dobry, aby zniszczyć przykazanie mówiące nie będziesz cudzołożył. Powiem wam w jaki sposób, ale najpierw historia. Może wiecie o tym, że Biblia króla Jakuba w Anglii, jedno z prześwietnych tłumaczeń, które było wynikiem reformacji, została wydana w roku 1611. Wydarzenie to było niezmiernej wagi, dlatego że ludowi angielskiemu otwarto drogę do osobistego czytania Pisma Świętego i jego interpretowania. Ale być może nie wiecie, że kolejne wydanie tej Biblii, które ukazało się w roku 1631 i wydane było przez drukarza Roberta Bakera, zostało nazwane niegodziwą Biblią. Dlaczego niegodziwą? Albo Wicked Bible. The Wicked Bible. Dlatego niegodziwą, że drukarz pomylił się w jednym tylko tekście biblijnym. Mianowicie, tam gdzie jest napisane Don't commit the adultery, ominął słowo nie. To jest tak, jakbyśmy ujrzeli po polsku napisane w Biblii będziesz cudzołożył. Możecie sobie wyobrazić gniew króla. Jego ukochana Biblia, jego dzieło zostało sfałszowane i zostało podane ludziom będziesz cudzołożył. Król nakazał wycofać cały nakład i zniszczyć, ale wiele egzemplarzy przetrwało do dnia dzisiejszego. Niegodziwa Biblia. Drukarz został ukarany ogromną karą. 300 funtów. Na ówczesne czasy był to kolosalny majątek. Ale niegodziwa Biblia wydaje się w naszych czasach odżywać. Z tym właśnie przykazaniem, które mówi będziesz cudzołożył. Większość społeczeństwa dzisiaj uznaje, że jeżeli strony między sobą dogadają się co do związku pozamałżeńskiego, to wszystko jest w porządku. Wy to mówicie ok. Że wszystko jest tak jak trzeba, bo się przecież ze sobą dogadali. Polski satyryk Staudinger napisał: jeśli ją tylko w swoje łoże złożę, to zapewne nie cudzołożę. To znaczy, że wszystko jest w porządku. Że nie ma się czym przejmować. To jest tylko przelotny związek. A, przelotny związek. Czy wiecie, że w Anglii zostało utworzone coś w rodzaju takiej organizacji, albo może inaczej, agencji, to będzie lepsze słowo, tak zwane The Alibi Agency, czyli agencja alibi. Członkostwo kosztuje $30 plus jakieś tam dodatki jeszcze. I jeżeli ktoś potrzebuje albo czuję ogromną chęć wyjścia z domu i bycia z kimś gdzieś, to dzwoni do tej agencji i mówi: jestem waszym członkiem, proszę powiadomić moją żonę, że jestem na konferencji w tym i w tym miejscu, w takim hotelu powiedzmy, czy jakimś miejscu zgromadzeń i powiedzieć, że przyjdę o tej tam i o tej godzinie. Żona może sprawdzać. Więc sekretarka zawsze uprzejmie powiada, że mąż właśnie odpowiada na pytania i nie może w tej chwili podejść do telefonu. Ta agencja działa tak sprawnie, że w przeciągu pół roku skorzystało z niej 18 tysięcy klientów i zarobili na tym około $1 000 000. Ciekawe. Muszę powiedzieć, że cudzołóstwo, a może inaczej, seks
Jest to potężny biznes, który sprowadza nieprawdopodobne korzyści dla tych, którzy ten biznes seksowy prowadzą. I dlatego też oni się ogromnie starają. To, co my propagujemy, to jest nic. To jest ziarnko maku w porównaniu z tym, ile wydaje się na wszelkie pokazy albo zachęty, albo wręcz kuszenie. Na ulicach Warszawy, ci, którzy mieszkają w Warszawie, wiedzą o tym, na ziemi rozrzucone są takie malutkie karteczki. Jak pójdziecie w Śródmieście, zobaczycie je na ziemi wszędzie, w każdym miejscu. Ta karteczka informuje o telefonach, gdzie można spotkać kobiety najstarszego zawodu świata. To są milionowe zyski. Tylko dlatego, że ludzie nie umieją się opanować i nie chcą przestrzegać przykazania Bożego. Kolorowe magazyny, które przynoszą plotki o aktorach i aktorkach. Kuszące obrazy, kuszące okładki, gdzie występują piękności, gdzie występują wspaniali mężczyźni podrobieni za pomocą komputerów. Wszystko to mówi, że możesz zmieniać swoją partnerkę tak, jak się zmienia szminkę czy miejsce wakacji co roku. Wszystko to działa, wszystko to sugeruje, wszystko to zachęca. Tylko przyjdź do nas, tylko wejdź na chwilę. Mało tego, w internecie co chwila ukazują się jakieś tak zwane pops, które wyskakują nie wiadomo skąd i nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo jak się ich pozbyć, które oferują ci najprzeróżniejsze usługi seksualne, jakie tylko świat zdołał wymyśleć. To jest coś nieprawdopodobnego, jak świat zabrnął w przestępstwo tego przykazania. Żadne inne przykazanie nie jest tak pogwałcone, jak przykazanie, które mówi, nie będziesz cudzołożył. W pewnym kościele zbadano 20 tysięcy ludzi, to znaczy zadano im pytania, przeprowadzono ankietę. 70% członków tego kościoła chrześcijańskiego oświadczyło, że nie widzą problemu z seksem pozamałżeńskim, homoseksualizmem, lesbianizmem i innymi zboczeniami. Sytuacja poszła tak daleko, że ci ludzie mówią, że to im nie przeszkadza wzrastać w Chrystusie. Gdy mówię zboczenia, ja nie wiem, jak jest w Polsce w tej chwili, jakie są prawa, ale w Australii nie wolno nikogo nazwać zboczeńcem, dewiantem, dlatego że można pójść do więzienia za to. To są upodobania. On ma takie preferencje. On sobie to wybiera i nikomu do tego. Wara mówić o tym, krytykować. Gdybym ja miał podobne kazanie krytykujące zboczenia, nazywając rzeczy po imieniu, byłbym w kłopocie. Bo komuś mogłoby się to nie spodobać. Wydaje się, że niegodziwa Biblia z 1631 roku pojawia się coraz częściej i ma ogromne wpływy. Będziesz cudzołożył. Przykazanie siódme chroni nas od szkód fizycznych i szkód psychicznych. Dosłownie. Złamanie tego przykazania krzywdzi mężczyzn i krzywdzi kobiety, ale najbardziej cierpią dzieci. Złamanie tego przykazania powoduje rany, wewnętrzne rany na całe życie. I szatan ogromnie stara się o to, aby tych ran jak najwięcej dostarczyć, aby skrzywdzić dzieci Boże, żeby zapomniały o pewnych rzeczach. On nie chce, abyśmy myśleli wtedy, gdy to robimy. Żal czasem przychodzi potem, ale szatan usilnie stara się, abyśmy nie myśleli o bólu żony, męża,
dzieci, rodziny, rodzeństwa. On nie chce, abyśmy myśleli o wstydzie. Słowo wstyd jest niepopularne w dzisiejszych czasach. On nie chce, abyśmy myśleli o szacunku wobec samego siebie. On nie chce, abyśmy myśleli o dziecku, które będzie w drodze i będzie pomnikiem przestępstwa na całe życie. Zapomnijmy o tym, nie myślmy o tym, bawmy się. Liberalna filozofia lat 60. spowodowała, że seks zaczęto nazywać czymś w rodzaju apetytu na coś. I porównywano, że jeżeli ktoś jest głodny, to może sobie wstąpić do McDonalda i w przeciągu 5 minut zaspokoić swoje pragnienie. Albo do Kentucky Fried Chicken. Znacie to? Jest to w Polsce? Jest. Po prostu zaspokoić i pójść sobie dalej. Zatrzymać się w drodze i pójść sobie dalej. Podobnie potraktowano również i seks. W niesłychany sposób od tamtych lat rozpowszechniły się choroby, które są przenoszone drogą płciową. Rak szyjki macicy, AIDS albo HIV, jak mówicie. Wszystko to z powodu rozwięzłości seksualnej. W Księdze Przypowieści 6,32 jest zapisane takie zdanie. Kto cudzołoży z zamężną, jest pozbawiony rozumu. To jest wypowiedź biblijna. Kto cudzołoży z zamężną, jest pozbawiony rozumu. To robi ten, kto chce samego siebie zgubić. Bardzo ciekawe i cenne spostrzeżenie. Jeżeli go przypiszemy Salomonowi, to jest tym bardziej ciekawe. Hollywood, który produkuje filmy i specjalizuje się w specjalnych filmach i specjalnych programach, wyprodukował film, który się nazywa Dawid i Batrzeba. W tym filmie wszystko pokazane jest w cukierkowej tonacji. Te przepiękne jedwabie, marmury, posadzki, tron, Dawid, nagość, przepiękna Batrzeba. I to wszystko jest pokazane, aby oczarować widownię. Ale nigdzie, ani jednym słowem w tym filmie nie wspomniane jest o grzechu, o nieszczęściu i rozpaczy Dawida, gdy przyszedł do proroka Natana i został przez niego skarcony. W tym filmie tej sekwencji nie zobaczycie. W Księdze Przypowieści, rozdziale 6 i wiersz 23 i 29 do 29 jest zapisane takie słowo. 23 do 29. Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem, drogą życia zaś są napomnienia do karności. Strzegą cię bowiem od złej kobiety, od słodkiego języka cudzej. Nie pożądaj w sercu swym jej piękności i niech cię nie złapie mruganiem swoich powiek, gdyż nierządnicę można zgodzić za bochenek chleba, ale cudzołożna żona przyprawia o cenne życie. Czy może kto zgarnąć ogień do swojego zanadrza, a jego odzienie się nie spali? Czy może kto chodzić po rozżarzonych węglach, a jego stopy się nie poparzą? Tak jest z tym, kto chodzi do żony swojego bliźniego, nie ujdzie bezkarnie ten, kto się jej dotyka. To jest pięknie napisane słowo, ale nikt o tym nie myśli. Bowiem niemoralność dzisiaj niszczy całe społeczeństwa. Tak było w Rzymie, który został zniszczony przez niemoralne i rozpustne życie. Dr Anne Wynn, brytyjski antropolog, powiedział tak. Nasz kraj nie zginie z powodu ataku militarnego nieprzyjaciela, ale z powodu rozpadu więzi rodzinnych. W całym świecie wszyscy wiedzą to.
W całym świecie wszyscy spostrzegają ten kataklizm, jaki przyszedł na społeczeństwo i nikt nie bije na alarm. Jedynie gdzieniegdzie w kościołach ktoś się gdzieś czasem odezwie. Duch ten, z przykrością trzeba powiedzieć, przenika również i do kościoła, do dzieci Bożych. Niemoralność oddziela nas od Boga. Pan Bóg jest autorem seksu, nie zapominajmy o tym. Pan Bóg stworzył mężczyznę kompletnego, zdolnego do seksu i do rozmnażania się. Nie brakowało mu niczego. Ale w pewnym momencie w Piśmie Świętym jest powiedziane, że Pan Bóg widział, że mężczyźnie jest źle samemu. Czemu Pan Bóg spowodował tą przerwę pomiędzy stworzeniem Adama i Ewy, nie wiemy. Ale być może chciał nauczyć Adama, że jest mu ktoś nieodzownie potrzebny. Ktoś, kto będzie przy jego boku stał. I dlatego historia biblijna opowiada o śnie, opowiada o utworzonej przepięknej niewieście. Gdy Adam się obudził i zobaczył to nowe stworzenie koło siebie, jego oczy zalśniły. On wyraził to w bardzo poetyckiej formie. Oto jest ciało z ciała mego. To jest kość z kości moich. Jakaś ty piękna. Nie miał do porównania ani żadnej innej, ale ta była najpiękniejsza. I ja sobie wyobrażam, że Adam był co najmniej jak kulturysta, a Ewa była jak najpiękniejsza dziewczyna świata. Stanęła przy Adamie i odtąd byli małżeństwem. Tak, tak to było. Ale muszę powiedzieć, że Ewa w odróżnieniu od swojego męża została również wyposażona całkowicie i kompletnie. I to nie tylko do patrzenia na Adama, ale i do współżycia z nim. Bo Pan Bóg jest autorem seksu. To On nas tak utworzył. Wyposażył pierwszego człowieka i pierwszą niewiastę w możliwości. Ale muszę powiedzieć, że gdy przyszedł czas, zaczęło się coś psuć w tych związkach, które poczęły się od Adama. Adam spłodził dzieci, Ewa, jej imię to matka wszystkich żyjących, pierwsza kobieta na ziemi, przepiękna kobieta, o której nic nie wiemy, jak tylko to, że była żoną Adama, urodziła mu dzieci, ale nawet nie wiemy, kiedy umarła i w jakim wieku. Wiemy, że dała początek rodzajowi ludzkiemu. Myślę, że wtedy zostało dane ludziom też pewne poczucie albo obowiązek panowania nad namiętnościami. Bo panowanie nad namiętnościami i prawo Boże, które zabrania zbliżania się do osób, które nie są w tym najbliższym kręgu, to nie jest tylko poskramianie hormonów, które się w nas czasem gotują. Młodzi, wy to dobrze wiecie. My to już zapominamy. Jest to walka z siłami Bożego wroga, szatana. Dlatego, że on stawia przed nami pokusy, które nas z każdej strony otaczają i stara się o to, abyśmy byli odpowiednio zwiedzeni. Bóg zatem chce i pragnie zabezpieczyć nas. Zabezpieczyć nas w postaci wyraźnego drogowskazu. Nie będziesz cudzołożył. I w ten sposób zabezpieczyć nasze rodziny, nasze potomstwo. Seks nie jest tylko zabawą. Seks jest również prokreacją. Ale my musimy wiedzieć, kiedy możemy użyć tego narzędzia Bożego. Pastor Ignasiak, mój dobry kolega, powiedział kiedyś tak do młodzieży. Niech nikt nie miesza małżeństwa z narzeczeństwem. Prosto, krótko, zwięźle.
To, co jest w narzeczeństwie, to jest jedna sprawa, to, co jest w małżeństwie, to jest druga sprawa. I tego powinniśmy się trzymać. Współżycie seksualne jest przez Boga dane jako dar, jako wspaniały podarunek intymności. Dlatego chciałbym dzisiaj powiedzieć do dziewcząt i chłopców, do dziewcząt, które się tutaj znajdują, jeżeli mnie dobrze słuchacie, to chcę wam powiedzieć, że jeżeli szukacie męża, nie oddawajcie się temu, który od was tego zażąda. Od przypadkowych chłopaków, którzy was oczarowują słowami, uściskami i prezentami, chrońcie się. To nie jest ta droga. Żaden ambitny, poważny chłopak nie będzie chciał używanej dziewczyny. Dobrze to powiedziałem? Powtórzę. Żaden ambitny, poważny chłopak, chrześcijanin, dziecko Boże, naśladowca Chrystusa, nie będzie chciał za żonę używanej dziewczyny. Chłopaki często zaliczają dziewczyny. Tak jakby wpisywali w notesik. Ta, jutro ta, wczoraj tamta, jeszcze inna. A to nie jest Boża droga. Pan Bóg sobie tego nie życzy, abyśmy to robili. Żadna ambitna dziewczyna, chrześcijanka, nie będzie chciała za męża zblazowanego bawidamka. Możecie sobie to za darmo używać, że tak powiedziałem. Takiego, który będzie chodził od jednej do drugiej i każdej po kolei zawracał głowę. Jeżeli któraś dziewczyna szuka prawdziwego męża chrześcijanina, to nawet na takiego nie spojrzy. Mówię to bardzo wyraźnie, dlatego że bardzo często my wstydzimy się mówić o tym. Ale dzisiaj jest taki czas, że my możemy mówić o tym. On będzie mówił, jak bardzo mnie kochasz, to daj mi tego dowód. I już w tym momencie powinien być odrzucony. Bo on nie szuka kandydatki na małżonkę, na ukochaną osobę swojego życia. On szuka ujścia dla swoich hormonów. Chce zaspokoić swoje własne potrzeby, tak jakby poszedł do McDonalda czy Kentucky Fried Chicken. Po prostu zachciało mu się. A to nie jest to. Biblia mówi, że to nie powinniśmy robić. Seks według zamierzeń Bożych nie jest rozdawaniem ciała na prawo i na lewo, często z użyciem oszołomów, alkoholu, narkotyków. Seks jest najczystszą formą przyjemności, niesfałszowaną formą Bożego daru i jest wyłącznie zagwarantowany i zabezpieczony w małżeństwie. Ja chyba mówię to wyraźnie. To rzutuje na nasze zrozumienie seksu tak zwanego przedmałżeńskiego albo pozamałżeńskiego. Seks jest włączony w przysięgę małżeńską i od tego odstąpić nie można. Katalizatorem nieskromności, wszeteczeństwa, nierządu, cudzołóstwa są nierealistyczne oczekiwania niektórych młodych ludzi. I jeżeli się oddam temu chłopakowi, to będzie mój. To nie jest prawda. Salomon, popełniając grzech wielożeństwa i rozpustnego życia, nazwał to ostatecznie marnością. A na koniec powiedział, wszystko, co oczekuje Bóg od ciebie. Zwróćcie uwagę, to jest Kaznodziei Salomona, 12 rozdział i tam wiersz 13. Ten stary człowiek powiedział, wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga
i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Małżeństwo jest nie tylko oparte na seksie. Gdybym tak mówił, to byłbym w ogromnym błędzie i wprowadzał was w błąd również. Małżeństwo to jest wzajemne wspieranie się jeden drugiemu. To jest pomaganie sobie wzajemnie. To jest chodzenie obok siebie, ale w złączeniu. Małżeństwo, jeżeli zostało nazwane jednym ciałem, to ma to ogromne znaczenie, nie w sensie fizycznym, ale w sensie duchowym. I będą dwoje jednym ciałem. Brak tego wspomagania prowadzi często do ustępstw na rzecz świata, na rzecz szatana. Mówimy, o, to nie jest takie ważne, jak sobie gdzieś raz zrobię skok w bok. Pozostaje do końca życia coś, co nazywa się skazą na moim życiu. Jest taki piękny film, nie wiem, czy może widzieliście go, czy nie, o życiu na wyspach Pacyfiku. Na pewnej wyspie jest taki specyficzny zwyczaj. Film nosi tytuł Johnny Lingo. Jeżeli kiedykolwiek znajdziecie ten film, spróbujcie go wyświetlić. Młody chłopak zakochał się w dziewczynie, która niekoniecznie była piękną i która ciągle gdzieś tam między drzewami ukrywała się, bo się wstydziła. We wiosce były piękne dziewczyny, ale Johnny Lingo nie szukał ich, nie patrzył za nimi, nie patrzył za pięknością. Spodobała mu się ta jedna, która zawsze miała po prostu schyloną głowę, bo się wstydziła. Myślała, że jest brzydka. Myślała o sobie, że ona się nie nadaje i nikt nigdy za nią nie da jakiejś rzeczy. Zaraz powiem wam, o co chodzi. Na tej wyspie panuje zwyczaj, że jeżeli młody kawaler chce mieć jakąś dziewczynę za żonę, to musi ojcu dać okup w postaci krów. Jeżeli dziewczyna jest przeciętna, to dochodzi do targu i można ją, że tak powiem, opłacić dwoma lub trzema krowami. Dwie, trzy krowy wystarczą za jedną taką zwykłą dziewczynę. Jeżeli dziewczyna jest trochę lepsza, to płaci się za nią cztery krowy. Jeżeli dziewczyna jest już nie wiadomo jaka, oszałamiająca, to płaci się za nią pięć krów. Johnny Lingo pokochał, jak ona miała na imię? Saritę. Chciałem powiedzieć satyrę. Pokochał Saritę i spodobała mu się z powodu swojej uprzejmości, z powodu swojej uczynności, z powodu swojego dobrego serca, z powodu swojego zachowania. I któregoś dnia Johnny Lingo przyszedł do ojca Sarity i powiedział, chcę mieć tą twoją córkę za swoją żonę. A ile mi dasz? No, ile byś chciał? I wtedy stary ojciec pomyślał, Sarity nikt nie weźmie. Jeżeli mi się trafia ten porządny młodzieniec, to niech mi zapłaci za nią dwie krowy. Johnny Lingo pyta się, a jesteś pewien, że tyle chcesz? I stary przehera pomyślał, jeżeli on tak pyta, to chyba trzeba zażądać więcej. No nie jestem całkiem pewien, jak mi zapłacisz 3-4 krowy. I myślał, że propozycja zostanie odrzucona. A wtedy Johnny Lingo powiedział coś, czego ta wioska nigdy przedtem w życiu nie słyszała. Ja za twoją córkę zapłacę 8 krów. Ty chyba żartujesz. Tak,
Ja ją kocham. Ja chcę ci zapłacić 8 krów. Sąsiedzi, którzy jak zwykle w tej wiosce podsłuchiwali, jak są prowadzone narady, nie wierzyli własnym uszom. Za Saritę ktoś dawał 8 krów. On musi sobie chyba kpić z ojca i z nas wszystkich. To jest jakieś oszukaństwo, mruczała cała wieś. Ale gdy przyszło do dnia, w którym trzeba było krowy przygnać, wszyscy patrzyli, ile tych krów jest. I z lasu wynurzyła się pierwsza krowa, druga krowa, trzecia krowa, a wszystkim dosłownie włosy podnosiły się na głowie, czwarta, piąta i tak aż do 8. Nikt temu nie wierzył i od tego czasu jest powiedzenie, że zapłacił za żonę jak Johnny Lingo. Ale gdy Johnny Lingo zbudował dom i ta piękna, młoda kobieta, która teraz była naprawdę piękną kobietą, ładnie ubrana, dostojna, której kupił najpiękniejsze lustro u sklepikarza, jakie tylko mogło być, wykłócił się z nim porządnie, zapłacił ogromną cenę za to lustro, bo było oprawione w perłowe ramki, zrobione z pereł. Gdy odwiedził któregoś dnia jakiś gość tą wyspę i dowiedział się o tym wszystkim, postanowił zapytać Linga, dlaczego ty zapłaciłeś za nią tak dużo, co jest prawie wbrew zwyczajowi tej wioski? A on powiedział tak. Czy myślałeś kiedykolwiek, co czuje kobieta, której mąż chce zapłacić za nią po targu najniższą z możliwych cen? Chce utargować, aby zapłacić jak najmniej? Popatrz na moją żonę. Ona jest szczęśliwa. Ja ją kocham. Ja zapłaciłem za nią najwyższą cenę, jaką można było zapłacić. Ja dałem wszystko za nią, bo ją kocham. Podobnie jest z nami. My również w naszym życiu zostaliśmy kupieni. I to nie za byle co. W pierwszym liście Piotra, w rozdziale 1, wierszu 18 i 19, tam jest powiedziane coś, co powinno nas w związku z naszym rozważaniem postawić w jakiejś pewnej sytuacji. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego obcowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czytając ten tekst, chcę wam powiedzieć, że w naszym życiu być może ktoś popełnił jakieś przestępstwo w kwestii moralności. Być może któraś z obecnych tu dziewcząt oddała się któremuś chłopakowi i czuje w sobie ten wewnętrzny niepokój, że zostało to uczynione wbrew woli Bożej, że to nie tak powinno być. I czuje w sobie ten żal, ten ucisk winy. Dzisiaj jest czas, abyście mogli powiedzieć: Boże, ja zgrzeszyłam tak jak ta niewiasta, którą przyprowadzono do Pana Jezusa, przyłapana na cudzołóstwie, która nie powiedziała ani jednego słowa, ale Pan Jezus jej przebaczył. Ja nie chcę was prosić tu naprzód, żebyście przychodzili, bo nie chcę zaambarasować nikogo. Nie chcę, żebyście odczuwali, że ktoś na was patrzy i myśli, oto jest właśnie cudzołożnica lub cudzołożnik. Ale chcę wam tylko powiedzieć, że teraz jest czas, abyście pochylili wasze głowy i prosili Pana o przebaczenie, a On to uczyni. Zróbcie to. I nigdy więcej nie róbcie tego. Pan Jezus do niewiasty powiedział takie piękne słowa. Idź. I nie grzesz więcej.
nie żądał od niej jakiejś ekspiacji, nie żądał od niej, aby publicznie kajała się, nie żądał od niej, aby pełzała, aby obejmowała go za nogi i prosiła o przebaczenie, tylko powiedział: ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Amen.